My już wstaliśmy, śniadanie zjedzone, teraz kawka z bułeczkami. No, gorąco, Justyna mówi, że gorąco. Także rozbieramy się. Justynka znowu się rozbiera. Także będzie odcinek o rozbieraniu. Ciekawe, co tam się będzie działo. O, uwaga! O Boże, już się nie da otworzyć. No i jedziemy sobie na wycieczkę. Jaka piękna pogoda, kwiaty kwitną. Jak piękna, to chyba wiśnia jakaś. Dobra. Jak pachnie. No, pachnie skarbie? Pięknie pachnie. No to dobra, to jedziemy za mną. Jedziemy nad zalew. Stanęliśmy, bo jest tak gorąco, że musimy zdjąć bluzy i się rozebrać. Także rozbieramy się. Przystanęliśmy, idziemy do sklepu kupić coś do picia. Do sklepu, w którym byliśmy, przyjechali dwaj funkcjonariusze służby celno-skarbowej. Prawdopodobnie jest interwencja, ponieważ dzisiaj jest niedziela niehandlowa, a sklep jest otwarty. Także ciekawe, co tam się będzie działo. A tutaj Tama w Cedzynie. To jest taki duży zalew, nad który jedziemy. A tędy skarby nie dojedziemy? Tak, spróbujmy, tędy jedźmy. Zobaczymy, czy dojedziemy. I dojechaliśmy. I właśnie tutaj widzimy zalew w Cedzynie. Szukamy teraz miejsca, żeby gdzieś się położyć na kocyku. Sezon żeglarski już się zaczął na Cedzynie. Łódki pływają. A my jedziemy teraz na plażę. O, właśnie tą. Widać tutaj. Tam się gdzieś rozłożymy. I pełnia życia już na Cedzynie. Pełno ludzi przyjechało odpoczywać 1 maja. I znaleźliśmy miejsce nasłonecznione, piękne. Także pierwsze opalanie w tym roku, 1 maja. 1 maja pierwsze opalanie. O, Justynka znowu się rozbiera. Także będzie odcinek o rozbieraniu. I takie jachty nawet pływają tutaj na Cedzynie. Piękna łódka. My już skończyliśmy opalanie i odpoczynek, wracamy już. A tutaj jeszcze był cennik wypożyczalni sprzętu wodnego. Rower wodny 30 zł, kajak 20, nawet jachty można pożyczyć. I z plaży przyjechaliśmy na rynek. Ogródki już działają. Tak, właśnie, na rynku już pełnia życia, ogródki rozłożone. Działają, ludzi też sporo. No już jest godzina wieczorna, więc może nie ma tłumów, ale widać, życie już się budzi, letnie. A teraz jesteśmy na ulicy Sienkiewicza. Jest zachód słońca i jesteśmy w okresie kilku dni, kiedy słońce zachodzi dokładnie nad ulicą Sienkiewicza. Dwa razy w roku to się zdarza, na początku maja i w sierpniu. Także teraz się to zdarza. Słońce zachodzi dokładnie nad ulicą Sienkiewicza. A tu mamy pomnik Henryka Sienkiewicza na początku ulicy właśnie Sienkiewicza. Nie chce nam się wracać rowerami, więc do domu wrócimy autobusem. Także wsiadamy. Jest 1:30, ja czekam na autobus. Za chwilę przyjeżdża. A nie mówiłem wam. Z Justyną wymyśliliśmy spontan i wyjazd w góry autokarem. Także jadę teraz na dworzec, spotykamy się tam z Justyną i jedziemy w góry autobusem. Autobus rusza, także zaraz wsiadam i jadę na dworzec. I przyjechałem pod sam dworzec autobusowy, także idę teraz tam, poczekam na Justynkę, aż przyjedzie. Myślałem, że sobie poczekam w cieple na dworcu, na hali dworcowej. A tu niestety hala jest zamknięta o tej godzinie, czyli o 2 nocy. No i muszę czekać na peronie. Idzie właśnie Justynka, także spotykamy się na dworcu. No i tak wygląda autobus o 3 w nocy do Zakopanego. 4 osoby jadą z nami.
No i jesteśmy na dworcu w Zakopanem. Przyjechaliśmy, 7:00. O, 7:10 dokładnie. Także idziemy teraz do pokoju. Wynajęliśmy sobie w czasie jazdy właśnie na stronie Booking. 10 minut drogi podobno. Jesteśmy w naszym pensjonacie i zobaczcie, pani właścicielka przysłała nam numer pokoju i kod. Zobaczcie, jak się odbiera klucze. Tu jest szyfr. Oczywiście przesłała nam ten szyfr. Wpisuję go. I... nie. O Boże, już się nie da otworzyć. Hop! I klucz jest w środku, widzicie? Ale padł. Mamy pokój numer 8. Skarbie, pokój numer 8. O, taki pokoik, bardzo ładny, nieduży, może być góralskie narzuty, o, fajne, kwiatki, jeszcze łazienkę pokażę, taka łazieneczka, ładnie pachnie, przyjemny zapach, także super może być, no i najważniejsze, duży telewizor, także będziemy siedzieć w pokoju i oglądać. Żartuję. My już jesteśmy w kuchni, w pensjonacie na śniadaniu. Kuchnia bardzo ładna, można sobie zrobić śniadanie, kawę, ekspres do kawy jest. My już jemy. My już po śniadaniu jesteśmy, wyszliśmy z pensjonatu, idziemy na busa, na dworzec PKS. Idziemy na wycieczkę do Doliny Chocholowskiej. Pogoda piękna, coś wspaniałego, o, gubałówkę widać. A tu Justynka sobie idzie, już spaceruje, taka zadowolona, ha, ha, ha. A tu dworzec właśnie PKP, czyli pociągi przyjeżdżają, a za nim jest dworzec PKS. Także jak chcecie sobie kiedyś przyjechać bez samochodu, to spokojnie można do Zakopanego przyjechać, bo noclegi są bliziutko. O, i mamy busa do Doliny Chocholowskiej, także wsiadamy do środka. No już siedzimy w busie i zaraz odjazd. Nie, nie, za dwie osoby. Dziękujemy. Przejazd z Zakopanego z dworca do Doliny Chocholowskiej kosztuje 8 zł. A teraz idziemy do kasy biletowej kupić bilety wstępu. Bilet normalny 8 zł. I mamy 9 godzinę rano i już zaczynamy naszą wycieczkę Doliną Chocholowską. Pogoda wyśmienita. Słoneczko, troszkę chmur i kolejka jedzie. I znowu pociąg jedzie i mamy łąkę z krokusami. W końcu znaleźliśmy masę krokusów. A tutaj zobaczcie, podeptane krokusy. A tutaj ani krokus dalej, bo oczywiście za tą taśmą są krokusy, także nie przechodzimy przez taśmę, żeby nie zdeptać krokusów. I koniec deszczu. Przestał padać, wyszło słońce. No i jesteśmy na Polanie Chocholowskiej. Idziemy teraz, tam taka kapliczka jest i pójdziemy sobie do tej kapliczki. O, tu też krokusy, wszędzie. Wszędzie krokusy. Idziemy. I kolejne krokusy. A teraz idziemy tam w góry porzucać się śnieżkami. Żartuję. I doszliśmy do schroniska. Wejdziemy sobie, może coś zjemy. A, flagi wiszą, bo dzisiaj jest 3 maja.
i kończymy wycieczkę Doliną Chochołowską. Wsiadamy teraz do busa, wracamy do Zakopanego na jakiś obiad. My już po obiedzie, teraz na Krupówkach sobie spacerujemy, w stronę Gubałówki pójdziemy, to znaczy w stronę dolnej stacji kolejki i wejdziemy sobie na Gubałówkę piechotą. I jesteśmy przy dolnej stacji kolejki na Gubałówkę, ale my nie jedziemy kolejką, tylko idziemy tutaj z lewej strony i wejdziemy sobie na piechotę. Skarbie, damy radę? Tak, damy radę. To idziemy. Jesteśmy w połowie drogi na Gubałówkę. I już prawie jesteśmy na górze. No, końcówka była wymagająca. I jesteśmy na Gubałówce. Wejście zajęło nam około pół godziny. Końcówka jest wymagająca, prawda, Skarbie? No, już pod koniec było naprawdę trudno. Ale warto, myślę, że warto, satysfakcja gwarantowana. Tak, warto, było trochę wysiłku, żeby o tym oglądać. Taki widok, taki piękny widok. Także teraz tak, sobie popatrzymy na góry. W ogóle moim marzeniem było obejrzeć zachód słońca dzisiejszy na Gubałówce. Tak, myślę, i właśnie że... jest zachód słońca. Krótki odpoczynek na Gubałówce i podziwiamy zachód słońca. Możemy się teraz delektować pięknymi widokami z pokoju. I co, Skarbie? Super? Świetnie. Jestem zadowolona. A to ceny kolejki na Gubałówkę. W obie strony 27 zł, w jedną stronę 21. Także jakby ktoś chciał wjechać, nie chciało mu się wchodzić, to może spokojnie wjechać kolejką. Zeszliśmy już na dół, a tutaj informacje o kolei linowo-terenowej, w jakich godzinach działa. Od 8 do 21.30 można nią jeździć. I wracamy do pokoju już. Tak Krupówki wyglądają wieczorem. Kończymy już dzisiejszego vloga, wracamy do domu, trochę zmęczeni, Skarbie. Ale usatysfakcjonowani, podziwialiśmy piękne widoki w Dolinie Chochołowskiej. I na Gubałówce, na piechotę oczywiście, i tutaj, i tutaj. Także cały dzień spędziliśmy bardzo aktywnie. Teraz odpoczynek w pokoju i do jutra, zobaczymy co jutro porobimy. Na razie. Kotka mam u Państwa. W Netflixie się potem pojawił. Boże, jaka kita. Ostrzyżony, jak lew. Pięknie. Ogon taki. No wspaniały. Piękny, piękny, cudowny. My już wstaliśmy. Śniadanie zjedzone. Teraz kawka z bułeczkami. Pogoda piękna, widoki przepiękne. Coś wspaniałego. Jeśli ktoś teraz pije kawkę, to smacznego. I my już wyszliśmy z pokoju. Bagaże zostawiliśmy w domku, w którym spaliśmy. A teraz sobie pójdziemy na spacer. Jesteśmy teraz na Równiach Krupowych przy Alei 3 Maja, tu gdzie są takie tereny zielone. Na tych górnych Równiach Krupowych jest teraz budowany nowy plac zabaw. Myślę, że lada moment będzie gotowy. Jeśli ktoś ma dzieci, to może tutaj przyjechać z dzieciakami. Tak wygląda budowa.
koniec odpoczynku skoczymy sobie popatrzeć na jakieś rzeczy w sklepach. My już idziemy na autobus powrotny i czas na podsumowanie kosztów naszego wyjazdu weekendowego. Wyglądało to tak. Przejazd z Kielc do Zakopanego kosztował nas 30 zł za osobę w jedną stronę, czyli 60 zł w obie strony. Pokój, nocleg kosztował nas 130 zł za noc. Przejazd busem do Doliny Chochołowskiej 8 zł w jedną stronę, czyli 16 w obie strony. I 8 zł wejście do doliny. Jedzenia nie liczę, no bo w domu i tak trzeba liczyć. Poza tym każdy inaczej się odżywia na takim wyjeździe. Ktoś może sobie zrobić jedzenie w kuchni, w pensjonacie, ktoś może gdzieś w restauracji. Także... Wejście na Gubałówkę nic nas nie kosztowało, ponieważ szliśmy pieszo. Tak. Ale jak ktoś chce skorzystać z kolejki, to w dwie strony 27 zł, w jedną 21. Także my już idziemy do autobusu. I już jedziemy. Jesteśmy w autokarze. 5 osób wraca z Zakopanego. Puściutki autobus. Koniec naszej wycieczki do Zakopanego. Wszystko się udało chyba. Pogoda udana. Nasze wycieczki w Zakopanem też. Można planować następne i do następnego vloga. Cześć!